Gram, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 4 Zombie na mapie 9, czyli 9. Tak jest, mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba. Zobaczymy, bo też tutaj bardzo wiele ludzi chce, żebym nagrywał 9, więc dopiero właściwie drugi poradnik z 9, zobaczymy to po statystykach, po wyświetleniach, także zapraszam do oglądania. Co jeszcze tutaj bardzo ważnego, wspomnę na początku wideo, że ten easter egg będzie tylko działał w trybie solo na klasyce. W trybie niestandardowym niestety nie ma tych monet meduzich, że tak powiem. Dobra, zacznijmy sobie od razu, idziemy do wejścia Ra, tutaj do podziemi. No i tutaj właśnie jest... Po śmierci bogacze trzymają fortunę dla siebie. Cholerni złodzieje. Tak, komnata grobowa tutaj jest i przy tych skrzyniach znajduje się pierwsza moneta. W naszym przypadku akurat idźmy tutaj tym tropem, także jak widzicie jest pierwsza moneta czerwona. Wystarczy, że w nią strzelimy. O, był taki dźwięk. Pyk. Dobra, pyknęło nam. I okej, okay, dobra, idźmy tędy. I teraz idziemy sobie tędy pięknie, ładnie. Mam nadzieję, że kasy mi styknie. To muszą być poprzedni uczestnicy. Miałem 10 koła, jak widzieliście, 10600 chyba dokładnie nawet. No dobrze. Idziemy teraz do wieży Odyna. Tutaj znajduje się druga. W tym miejscu druga niebieska moneta. Strzelamy. I okej, okay, był dźwięk. Dobra. Ogniu za życia. O, i po śmierci. Jest nawet. Oto los takich ludzi. To sobie być może w popiele odnajdziemy spokój. Każdy odważny za swoją złotą maską. Ciekawe jak walczą. Dobra, szkoda, że tu mi komentuje, kurczę, mój gladiator. I tutaj jak widzicie zresztą jest fioletowa kolejna moneta, czyli już trzecia. I robimy oczywiście to samo, a sam easter egg oczywiście polega na uruchomieniu sekretnej muzy, której wam niestety nie mogę puścić. Prawa autorskie, także samiuteńki początek wam tylko pokażę, w sensie puszczę, żeby wam udowodnić, że tak, że to działa i ją po prostu wyciszę. No dobrze, przejdźmy tutaj. Ups, ups, ups. O, ale fail. Dobra. Jest tutaj kolejna meduza. Kolejna moneta meduzy. Także jak widzicie, różowa taka. Strzelamy. Chciałem uchwycić właśnie wideo tutaj bliżej, dlatego taki fail, no ale to nic. Nie przejmuję się tym. I dobra, i teraz przechodzimy do ostatniej wieży, czyli wieży Danu. I tutaj jest nasza ostatnia moneta. Dobra, może od razu. Tak, w tym oto okienku jest tu taki zielono-żółta moneta. Dobra, jak słyszycie, leci muza. Pewnie nadal pokutuje za te zbrodnie. Tak, leci muza, ale ja ją niestety muszę wyciszyć, bo prawa autorskie, także sorki. Zrobicie sobie to po prostu po swojemu, no po swojemu sobie zrobicie to. Dobra, już nie mam muzy, wyciszyłem. No, także zapraszam do zrobienia, spróbowania tego solo, oczywiście podkreślam, tryb klasyka. I posłuchacie do końca tej muzy. Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. I jeszcze tylko na ostatek, oczywiście moja tradycja, czyli pozdrowienia. A więc, pozdrawiamy. Grzegorz Zygmuntowicz, Kuba, Kubo Meister, sorry, Giant Pickle, Mustyten 37, Jabzol R32 i Dawid Menzler. Pozdrawiamy te osoby gorąco, mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę dla zasięgu, żeby inni subskrybenci też dostali powiadomienie, że wysłałem w ogóle filmik, bo wiecie, że YouTube strasznie tnie zasięgi.
algorytmy się nie zgadzają i tak dalej, wiadomo. No, także mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał, powtarzam się. I to tyle. Komentarz oczywiście dla statystyk również. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Następny poradnik będzie z rejsu rozpaczy, czyli sławnego Titanika. Dzięki wielkie jeszcze raz. Jeżeli mnie subskrybujesz, subskrybuj po kolejne wideo. Jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij dzwoneczek, żeby powiadomienia się wam pojawiały. Także to tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.